Okej. Dobra. To wszystko wiemy. Oj, przerwałem dialog. Nie wiem jaka końcówka tego była. Ale tu widzę, że mamy te koła zębate, więc warto je zebrać. Okej, cztery. Widzę, że tutaj na samym starcie zostaliśmy obdarowani tymi kołami. Bardzo fajnie. I nic więcej nie mamy? Nic więcej nam nie trzeba? Nie, chyba nie. Chyba soundtrack jest taki sam z tego, co słyszę. Nie wiem, może ktoś z was tutaj oczywiście napisać mi w sekcji komentarzy, bo ja troszeczkę nie dosłyszę. Znaczy, nie dosłyszę, no ja słyszę, ale jakby nie tak dokładnie. A wydaje mi się, że to jest ten sam soundtrack. Więc jeden poziom... Jeden i drugi poziom mają takie same soundtracki, co jest dosyć ciekawe. Dobra, gin małpiszonie. Pamiętam, że za młodu ten małpiszon mnie strasznie triggerował. Bo przez niego dużo tych zetek traciłem. I księżyców swoją drogą. Tak więc... No słabiutko bym powiedział. O, mamy tutaj kosmiczne szczury. Taka ciekawa odmiana. Wyróżniająca się tym, że po prostu żyją w kosmosie. Tak więc... Na tym się wzorują lub specyfikują kosmiczne szczury. Więc miejcie to na uwadze. Tu u góry mamy beczki z tym... Z trucizną, bo widziałem, że właśnie tam trupia czaszka była. A więc podejrzewam, że zetknięcie się z nimi by wyglądało, no, słabo. A właśnie, widzicie? Trzeba było mimo co przetestować. Idziemy do góry. O, mamy tutaj te koła zębate, bo przez chwilę myślałem, że nie będziemy mieli już w ogóle. Abym troszeczkę się załamał, gdyby tak było, powiem wam szczerze. Okej. Spadamy w dół. Mamy continue point. Nie, soundtrackowo i graficznie ten poziom się naprawdę bardzo fajnie prezentuje. Ale jeżeli chodzi o moje wspomnienia... O, tu mamy Dream Key'a, dobrze, że się wróciłem. Jeżeli chodzi o moje wspomnienia... Wydaje mi się, że ten poziom przeszedłem bez żadnego problemu, ale bym musiał zobaczyć końcówkę, żeby wam powiedzieć, bo wiem, że był jeszcze jeden poziom, którego nie udało mi się od razu zrobić na 100%. I to podejrzewam, że to będzie ten następny poziom, tylko będę musiał zobaczyć na końcówkę tego poziomu i wtedy wam powiem dokładnie, o co chodzi. Ale tu mamy zebrane 19 kurde tych, a tu nie ma żadnych drzwi z licznikiem, co troszeczkę mnie przeraża. Ja nawet nie mogę się teraz bronić. Aha, mamy tutaj tylko te drzwi z 40 tymi. Tak, to jest ten poziom, który udało mi się bez problemu zrobić na 100%. Dobra. To tutaj mamy już tę kwestię zaliczoną. A jeszcze z główki możemy cisnąć. A nie, nie z główki, tylko z pięści. Jezus Maria. Wyobraźcie sobie teraz tą. Tumble jakby cisnęła z główki wszystkich, nie? Oj. Oj. Oj, może być ciężko teraz, powiem wam szczerze. Żeby się tam dostać. Nie mam nawet czym się... Kurde. Nie tak sobie to wyobrażałem, powiem wam szczerze.
A nie, dobra, tutaj mamy przejście jakieś, dobra. Okej, bo przez chwilę myślałem, że ten, że będę musiał restartować poziom, bo mi coś nie pykło. Aj, zapomniałem, że nie mam power-upu. Kurde, ale żem zdymał to. Czemu ja tak dzisiaj nie myślę? No jeszcze nie w tę stronę, żem pobiegł. Ja pierdzielę. Co to w ogóle jest za dźwięk w tle? Bo kurde mnie to zastanawia, coś, jakby coś się uruchamiało. Dobra, przeteleportowani jesteśmy, tak więc elegancko. Continue point. Pamiętajmy, że tutaj musimy znaleźć tych... dwa Wingsy. Dobra, coś żeśmy odblokowali, bo tutaj żeśmy nacisnęli przycisk. Na szczęście nie potrzebowalibyśmy power-upu, tak więc tutaj byśmy mogli nawet bez tej supermocy to zrobić. Aha, i teraz w dół trzeba zejść. Tu nic nie ma takiego. Ne, nie ma. Elegancko. 27. Zetki. Koncept tych zetek mnie bardzo rozwala, bo to jest jakby pierwszy raz jestem z tym, z tym mam styczność, jeżeli chodzi o gry. No tam oczywiście nie licząc królika Baxa zaginionego w czasie, gdzie tam wiadomo, były zetki w momencie, kiedy dana postać chciała iść spać. W tym wypadku na przykład ta jastrzębia z pierwszego poziomu. Czy tam... to było jastrzębie? Chyba ta. No, no to właśnie o to mi chodziło, nie? Ale tak, żeby kurde zetki zbierać, żeby zetki zbierać, no to kurde pierwszy raz jestem z tym, z tym mam styczność. Więc jestem troszeczkę zaskoczony. Ale widzę, że kurde w tym kosmicznym świecie to te poziomy nie są jakoś za długie z tego, co kurde widzę teraz. W sensie dla mnie to nie jest jakby jakiś minus czy coś. Ja nawet się cieszę, bo... oznacza to, że czwarty świat się będzie mógł rozklęcić z długością. Mówię, ja to mniej więcej pamiętam, bo... to był ostatni świat, jaki ja robiłem w 40 Wings, z tego co pamiętam. Mogę się oczywiście mylić, bo mówię, no pamiętam, że wam o tym opowiadałem, ale... może być tak, że następny świat też jakoś tak robiłem i nie wiem. Kurczę, to jest najgorsze, że niby pamiętam, ale w rzeczywistości nie pamiętam, tak więc to jest takie... niby coś pamiętasz, ale nie pamiętasz. A co tu mamy? O, Dream Key'a mamy. Trzeciego, więc teraz trzeba będzie znaleźć... teraz trzeba będzie znaleźć tego czwartego. A, tym nic nie zrobimy. Ale że kurde z bani dostał, nie? Znaczy w banie dostał. Tak wiecie, mu skoczyłem na łeb, nie? Elegancko. Just 1 minute, Threadbare. But sir, I have great news. I said just a second, Threadbare. Well, actually, you said just 1 minute, sir. What did you say? We've triumphed. You got what you wanted. No one can save the Winks now. Oh. Oh. Excellent. Well, no rest for the wicked. I have a sequel to start planning. Now, go away! Czy to game over?
Ta, to jest game over. Wiecie, co jest najgorsze, że ja nie zapisywałem. Znaczy, zapisywałem, ale kurde, muszę teraz cały poziom od zera nadrabiać. Ja pierdziele. A podejrzewam, że bylibyśmy blisko końca tego poziomu. Fuck this shit. No jest. Jedno życie. Życie się nie ten, nie defaultują, tak więc... Szkoda. Tak więc... Widzimy się za niedługo, no ja muszę zrobić cięcie teraz. Trudno. Dobra, jestem z wami z powrotem. Już jesteśmy sobie, kurde, na miejscu, żeśmy nadrobili, kurde, całkiem sporo. Mógłbym powiedzieć. Okej, całkiem fajnie, fajnie, fajnie. I teraz... O, tutaj żeśmy odblokowali sobie nową sekwencję. Co teraz? Teraz chyba będziemy tą księżniczką, prawda? Tak jest. Będziemy teraz wróżką. Może nie księżniczką, a wróżką. I gonimy teraz do następnego przycisku, który tam był u góry. Z gwiazdką, z gwiazdeczką. Lecimy, let's go. Continue point, elegancko. Wow. O kurde. Ale skoki duże robimy. Nie tutaj. Żeśmy źle to zrobili. Kurde. Czas straciłem. Nie w te drzwi, żem polas. A, tutaj. Daleko nie musieliśmy szukać. Ale... Wow. Brakuje nam jednego Dream Keya. Tak. I mamy tutaj obok drugiego Winxa. Więc potrzebujemy jeszcze 5 kół zębatych. Dobra, musimy ją znaleźć. I ona się w ogóle nazywa Big Girl, z tego co tutaj tłumaczenie mówi. Ta w sensie teraz osobowość naszej siostrzyczki. Tam coś jest. Ale nie, tu są te drzwi. A tam? Nie, dobra, tam żeśmy przyszli. Coś skasztaniłem, kurcze pieczone. Gdzieś mnie jeszcze nie było. Tu mnie nie było. Tutaj jeszcze nie byłem, to jest fakt. Ja pierdzielę, no... Po co ja tutaj w to wchodziłem? Gdzie się teleportowałem? A, tutaj. Niepotrzebnie, no kurde niepotrzebnie. Ale tutaj mnie nie było jeszcze, widzicie? A tu są jeszcze koła zębate. A? Kurde. Elegancko. Ostatni Dream Key. To teraz bym mógł wrócić na początek. Skoro mamy tu już wszystko zebrane. No właśnie, mógłbym wrócić na początek, bo tam była brama przecież z tymi 40 tymi. Hmm.
Tylko wiecie co? Tu będzie mały problem. Mały problem dlatego, że nie jestem w stanie tam wrócić już, chyba. Pójdźmy jeszcze raz tutaj. O! Co tu mamy? Aha! Proszę was. To ja po to tutaj wracałem, żeby tylko zdobyć te dwa żetoniki. Ja pierdzielę, ale wstyd. Kurde. No. No, jesteśmy z powrotem. Wchodzimy tutaj. I elegancko. Poziom zaliczony na 100%. Nic dodać, nic ująć. To był właśnie ten poziom, który pamiętałem. I przeszedłem go bez problemu. Tak, to był ten poziom. Ale następny poziom, to był ten poziom, który sprawiał mi problem, którego nie mogłem zrobić na 100%. I chyba po pokonaniu bossa z tego świata kompletnie przestałem grać już w tę grę i potem... No sami wiecie, co się stało, że dopiero później do niej wróciłem. I teraz na potrzeby let's playa właśnie robię tę gierkę. Dobra, nie ma co drążyć już tego tematu, bo naprawdę to już takie kompromitowanie się jest. Takie, kurde, szukanie tematu na siłę trochę, więc... Dobra, no to tu już mamy zrobione. Dwa poziomy, więc teraz jeszcze jeden poziom. I lecimy sobie z bossikiem i będziemy mogli zakończyć tę sesyjkę. Taka dzisiaj na luzie sesja robiona, taka bardzo. Na chillku. Snoozy Woozy Satellite. Czyli coś z satelitą. Okej, tak więc jesteśmy teraz w tym poziomie. I to był właśnie ten poziom, który spowodował, że ja nie zrobiłem 100% właściwie w tym poziomie. Co spowodowałoby, że nie mógłbym jakby zrobić gierki na 100%, bo nie wiedziałem, gdzie są Wingsy. Mam nadzieję, że tak być nie będzie, że w tej sesji, ogólnie w tej serii uda mi się to 100% zrobić, bo no nie ręczę za siebie. Ale muzyka się fajnie tutaj zaczyna, powiem wam szczerze. Teraz pytanie, po co ja muszę tą skrzynkę tachać? To jest gdzieś coś, do czego bym mógł się dostać? Nie widzę tutaj nic. Albo źle, że skoczyłem, albo nie wiem. Jest tutaj jakieś przejście? A tutaj musimy... Tutaj musimy przesunąć skrzynkę. Ogólnie tak. Jest jeden twórca, który w swojej serii wspomniał o mojej serii z 40 Wings. Możecie go kojarzyć, bo niejednokrotnie mówiłem, że inspiruję się jego twórczością. Do pewnego stopnia się inspirowałem. To jest ta muzyka, kurde. Doskonale ją pamiętam. To był ten poziom, w którym nie mogłem zrobić 100%, gdzie później dosłownie się prawie popłakałem, jak byłem mały. O nie, najgorsze wspomnienia wracają. Ale wracając, pewien polsko-angielski youtuber wspomniał o mojej serii, mówiąc, że robię trochę gorszą wersję tej gry, ponieważ jest jeszcze wersja na Nintendo 64. Nie wiem w ogóle, czy o niej wspominałem, chyba wspominałem. I coś mówił, że to jest jedyna wersja, która jest dokończona i że on przedstawi swoją perspektywę, jeżeli chodzi o tę wersję. Dlatego śmiało zachęcam, niech zrobi od siebie film, bo jestem po prostu ciekaw tej wersji na Nintendo 64, o której w sumie wiedziałem, ale nie zabrałem się za nią, dlatego że słyszałem, że ona nie jest kompletna, więc mówienie, że ona jest jakby zrobiona, że jest ona kompletna, to wydaje mi się, że jest trochę taki bejcik. Jedyne z tego, co wiem, to wyróżnia tę wersję od wersji na PS1, to, że jest multiplayer w wersji na Nintendo 64.
Ale tak, bardzo serdecznie ciebie pozdrawiam, panie kolego. Reklamuj bardziej moją serię z 40 Weeks. Ja na tym oczywiście skorzystam. Jak ja mam tu skoczyć? Chyba źle to zrobiłem, wiecie? Zrobimy tak.